Katarzyna Kurek, zapraszam na skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Radomianie, którzy przyjmą pod swój dach uchodźców, zostaną zwolnieni z podatku od nieruchomości. Radni jednomyślnie przegłosowali projekt uchwały w tej sprawie. Projekt uchwały przygotował prezydent Radomia. Mając na uwadze potrzebę dostrzeżenia zaangażowania mieszkańców Radomia w pomoc dla uchodźców z Ukrainy w postaci nieodpłatnego ich zakwaterowania w swoich lokalach, podatnikowi zostanie przyznane prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości. Duża liczba uchodźców, jaka obecnie znajduje się na terytorium RP, wymaga niezwłocznej pomocy i udziału ogółu Radomian, a zatem zwolnienie będzie zachętą do pomocy uchodźcom, co niewątpliwie leży w interesie państwa polskiego, nie naruszając przy tym zasad demokratycznego państwa prawnego. Czytamy w uzasadnieniu uchwały. Zwolnienie z podatku od nieruchomości będzie przysługiwało począwszy od tego miesiąca do końca roku. Warunkiem zwolnienia będzie nieodpłatne zakwaterowanie uchodźców, którzy opuścili terytorium Ukrainy od 24 lutego. Z jednej strony doceniamy, honorujemy tych Radomian, którzy tak mocno i tak efektywnie angażują się w pomoc uchodźcom, a z drugiej strony pokazujemy, że jesteśmy solidarni, potrafimy podzielić się sercem, potrafimy podzielić się naszymi pieniędzmi. Przede wszystkim pokazujemy, że Radom jest miastem otwartym na pomoc, miastem otwartym na działanie. W projekcie uchwały zgłoszono autopoprawkę, aby maksymalnie uprościć procedurę. Po konsultacjach między innymi z Regionalną Izbą Obrachunkową, tak aby uniknąć ewentualnego też kwestionowania jakichś zapisów czy całej nawet uchwały, wykreślamy warunki, które tutaj wpisaliśmy do tej uchwały. To spowoduje też uproszczenie całego procesu. Radni projekt uchwały przyjęli jednomyślnie. Za było 20 radnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców i chcą zostać zwolnione z podatku, mogą już składać w Urzędzie Miejskim informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub deklaracje na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami. Szczegółowe informacje na ten temat i pliki do pobrania można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Kolejne dwa aneksy, przynajmniej na ten moment, będą potrzebne do zakończenia budowy stadionu przy ulicy Struga. Koalicja Obywatelska stwierdza, że to nie czas na wskazywanie winnych. Prawo i Sprawiedliwość zaznacza, że obiekt powstanie, jeśli MOSiR otworzy się na współpracę z innymi. Przypomnijmy, w miniony piątek Rafał Górski, dyrektor do spraw inwestycji radomskiego MOSiR-u, podczas porannej rozmowy Radia Rekord i telewizji Dami poinformował, że do zakończenia budowy stadionu potrzebne będą jeszcze dwa lub trzy aneksy na łączną kwotę około 35 milionów złotych. Nie ilość aneksów decyduje o tym, kiedy ten obiekt powstanie, ale właśnie dotrzymanie terminu i ustalenie jak gdyby ostatecznej wartości tego obiektu. To, że rośnie wartość w porównaniu do tego, co było w planach pierwotnych, to jest rzeczą naturalną. Łukasz Podlewski, przewodniczący klubu radnych PiS, poinformował, że aneks mógł być jeden. Mógł, bo MOSiR nie zmieścił się w terminach. Wykonawca, firma Betonox, 14 stycznia złożyła kosztorysy mówiące o takiej kwocie około 35 milionów złotych. Gdyby MOSiR był gotowy do zabezpieczenia tych środków, ten aneks byłby jeden, podpisany na koniec stycznia. MOSiR nie był gotowy, złożył dokumentację, do której wykonawca złożył, jeżeli dobrze pamiętam, 77 uwag. Stąd potrzeba zawarcia kolejnych aneksów. Marta Michalska-Wilk, przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, stwierdziła, że krytyka MOSiR-u w tej sytuacji nie jest uzasadniona. Ja bardzo się cieszę, że dzisiaj już wiemy konkretnie, co jeszcze przed nami, tak aby ta inwestycja mogła być zakończona. Rzeczywiście te prace bardzo mocno przyspieszyły od momentu, kiedy także w MOSiR-ze jest dyrektor do spraw inwestycji. Dzisiaj tak naprawdę wszystkie ręce na pokład. Dzisiaj wiemy, co jeszcze zostało do zrobienia, do tego, żeby ten stadion funkcjonował i wreszcie był otwarty. Zgodnie z dokumentami obiekt ma być gotowy do końca 2022 roku. W czasie rozmowy dyrektor Górski nie był jednak w stanie zagwarantować, że budowa stadionu do tego czasu się zakończy. Jak dodał, wierzy w termin przedstawiony przez wykonawcę. Już kilka tygodni temu, kilka miesięcy temu mówiłem, że ten stadion powstanie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy MOSiR będzie grał uczciwie, będzie uczciwie informował, będzie rozmawiał z wykonawcą, wreszcie dotrzyma terminów, do których się zobowiązał. Radny Kazimierz Woźniak proponuje, aby z nowego stadionu mogły korzystać także inne drużyny. Jak dodaje, dobrym rozwiązaniem byłaby też organizacja imprez rozrywkowych. Dobrze, jeżeli by ten stadion byłby wykorzystywany
nie tylko do samych meczy Radomiaka, ale również do organizacji wielu, wielu innych imprez. Ja się spotkałem, będąc kiedyś na Zachodzie, że na jednym stadionie grały dwie drużyny o różnica tylko była jednej ligi, nikomu to nie przeszkadzało. Przypomnijmy, że cały stadion ma obecnie kosztować około 105 milionów złotych netto. Obiekt ma składać się z dwóch trybun. Wykluczono już jedną z koncepcji, wedle której stadion miałby liczyć 3 trybuny. W katedrze odbyły się uroczystości pogrzebowe biskupa Adama Odzimka. W uroczystościach uczestniczyło kilkudziesięciu biskupów i setki wiernych. Obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego przyjechali do Polski, mogą od środy 16 marca składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Numery PESEL są nadawane na podstawie ustawy, która weszła w życie 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W Radomiu taki numer nadaje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, mieszczący się przy ulicy Moniuszki 9 na parterze w godzinach od 7.30 do 15.30. Czas na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL wynosi 60 dni od momentu wjazdu na teren Rzeczpospolitej. Już pierwszego dnia ustawiła się spora kolejka zainteresowanych. Uzyskanie numeru PESEL zajmuje około 20 minut. Na ten moment, tak jak teraz tutaj rozmawiamy, na dziś, na 17 marca, na godzinę 11, mieliśmy już obsłużonych 36 osób. Wczoraj spośród osób, które się zgłosiły, tutaj obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego, zostało obsłużone 54 osoby. Uchodźcy mogą się zarejestrować przy 4 stanowiskach stałych. Udało się też uruchomić stanowisko mobilne. Posiadanie numeru PESEL umożliwi obywatelom Ukrainy skorzystanie m.in. z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy pozwoli założyć firmę w Polsce. Jednocześnie możliwe będzie uzyskanie profilu zaufanego, który ułatwi załatwienie wielu spraw urzędowych przez internet. Muszą okazać się odpowiednimi dokumentami, składają oświadczenie, jeżeli takiego dokumentu nie posiadają. Gotowe są druki już udostępnione przez ministerstwo, one są w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim. Na bieżąco pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich pomagają przy wypełnianiu tych druków. Chcemy to stanowisko mobilne, żeby tutaj uniknąć takich kolejek i kumulacji osób, wystartować z tym stanowiskiem mobilnym w Akademiku UTH. Tam wiem, że też przebywa ludność z Ukrainy, która przyjechała do Radomia, i te PESEL-e nadać im bezpośrednio tam w UTH, żeby nie musieli się przemieszczać pomiędzy urzędami. Radom wystąpił także do ministra o dodatkowe stanowiska mobilne. Czeka na odpowiedź.
Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt w Polsce został uznany za legalny i który został wpisany już do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Przyjęta przez Sejm ustawa wprowadza jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę. Ma zostać przeznaczone na utrzymanie, zakup żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Warunkiem jego uzyskania jest przekroczenie polskiej granicy najwcześniej po 24 lutego i wpisanie się do rejestru PESEL. To będą świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej, to będą chociażby stypendia szkolne. Ale to już wtedy na zasadach dokładnie takich samych, jak obowiązują Polaków. Uchodźcy mogą starać się również o inne świadczenia. Ustawa wprowadza taką zasadę, że osoby właśnie, które opuściły Ukrainę z tytułu wojny, będą mogły jakby na podstawie oświadczenia, jakby będziemy honorować oświadczenie co do ich sytuacji materialnej. No należy się spodziewać, że pewnie część z nich, czy też zdecydowana większość, będzie deklarowała utratę dochodu tego, który uzyskiwali przed wojną u siebie w kraju. Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków dostępne są od 17 marca w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Moniuszki 9, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Limanowskiego 134, a także w siedzibach Zespołów Pracy Socjalnej przy ulicy Struga 57, Dzierzkowskiej 9, Grabowej 17, Królowej Jadwigi 15, Głównej 10 oraz Kalińskiej 6/6A. W tych punktach będzie też można złożyć wnioski. To już wszystko w tym wydaniu informacji. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.